Wszyscy najlepsi piłkarze z FC25 zagrają dziś w imperializm, ale nie będzie to imperializm wszystkich krajów świata. Tym razem cała akcja będzie toczyć się tylko w jednym kraju, na Wyspach Białego Benjamina. 65 najlepszych piłkarzy zostało uwięzionych na tej wyspie i żeby się z niej wydostać, muszą wygrać wszystko. Zawodników podzieliliśmy na drużyny po 5 graczy i będą grali w trybie rush, a najlepszy zawodnik z przegranej drużyny ma szansę zostać w turnieju, trafiając do drużyny wygranej za ich najsłabsze ogniwo. Gramy w trybie kto strzeli pierwszy 2 bramki, wygrywa, a teraz lecimy do odcinka. Pierwszy z naszych 13 śmiałków, jakich tu mamy, znaczy 13 drużyn, jakie tu mamy, kto to będzie? Nie powiem ci, musisz się domyślić, co tutaj się dzieje na tym kole, ja tylko to widzę. Pierwszą drużyną jest drużyna Harry'ego Kane'a, on jest ich kapitanem. Gdzie idziemy od Harry'ego Kane'a? Sprawdźmy, w którą stronę zmierzamy, lewo, troszeczkę do góry, to jest atak na drużynę Rodrigo. Czy Kane wygra z propagandą, z PR-em Rodrigo? Widzowie, mam pewną sprawę. Mam wrażenie, że sytuacja tego typu to już klasyk z mojej strony, ale mimo wszystko muszę się do tego odnieść. Niestety w tym odcinku moją kamerkę trafił przysłowiowy huk i przez znaczną większość tego filmu niestety mojej kamerki nie będzie. Jest też problem z audio, który był spowodowany tym, że po podłączeniu pada, nie wiem, coś się z AudioCity zbugowało, a kamerka po prostu nie wiedzieć czemu laguje mi tylko i wyłącznie podczas kiedy odpalam mecz w FIFA. Wyszło jak wyszło, na następny film obiecuję, że będzie poprawa. Możecie mnie teraz wyzywać od różnych w komentarzach, przyjmę to na klatę, no i tyle. Widzowie, do sprostowania, siedzimy tu 40 minut, próbowaliśmy odpalić mecz. Nie jest to wbrew pozorom takie proste na PC-cie. Zobaczmy, kto strzeli pierwszy bramkę, kto będzie pierwszym zwycięzcą na tym imperializmie. O, ruszyli. Ty, czy to może być już? A może zróbmy, kto pierwszy strzeli 2 bramki, bo na raszu się strzela szybko bramki. Fair statement. Wylecił kontuzję specjalnie na ten imperializm. No tak samo jak Rodri. I teraz Rodri we własnej osobie, o Jezus. W jednym meczu 2 bramki mogą paść od razu, a w drugim możemy mieć problem. O. Ale Kane został. Odpowiednio. I Fede. Jezus, co to jest? Nie, jest jakaś istna masakra, jak oni grają. O, ale teraz Benzema to zrobi. Zostawiamy się. Panowie, no strzelcie tę bramkę. Myślałem, że tutaj będą co sekundę padać. Bruno. O, czy będzie strzał? O, i to musi być gol. Co zrobił Bremer? Nie, ja nie wierzę. Oni nie chcą tego strzelić po prostu. O, ale Kane musi. Harry Kane! Jest 1-0 dla drużyny Kane'a. On prowadzi, on bierze to wszystko na swoje barki i prowadzi swoją drużynę ku zwycięstwu. Ja z racji na to, że to jest nowa FIFA, nowa gra, Harry Kane po raz kolejny poluje na trofea. W tej FIFA jeszcze nic nie wygrał. Benzema, Rodri, oj, Bremer! O, teraz mu się udało. Odkupił winy za poprzednie pudło na pustą bramkę. Decydująca bramka, kto to wygra? I Bremer w polu karnym! Bremer to zrobił! On odkupił swoje winy i to Rodri wygrywa. Harry Kane, no, wylatuje z turnieju już na pierwszym meczu. Więc długo się nie nagrał i tego trofeum na pewno nie zdobędzie. Ale zobaczmy, kogo przyjmuje drużyna Rodriego. Bo może jeszcze Kane zostanie. Jeśli był najlepszym zawodnikiem, może zostanie. A on strzelił bramkę, więc jest taka szansa. Najlepszy był Fede Valverde i Harry Kane. Także możemy tutaj zadecydować. No i chyba weźmiemy Harry'ego Kane'a. Kane miał bramkę. No. Kane przechodzi do drużyny Rodriego. A kolejnymi śmiałkami będą. I zobaczmy, kto to będzie następny. Następny będzie drużyna Lautaro Martineza. Okej. Kim zagra Lautaro Martinez? A od niego można iść i w prawo, i w lewo, i w górę. Więc zobaczmy, gdzie pójdziemy w takim razie. Z kim zagra Lautaro? Lewo góra. No to zmierzamy na Alisona w takim razie. Ja nie wiem, czy wiesz, ale w parce 8-2 razy 3 do trafienia jest na przykład Mbappé. Serio? Bo on ma więcej niż 8-2. Można go tam trafić. Ale wiesz, co zaraz trafi? Kurwica. Frajer. Jest drugi mecz po 50 minutach. Wow. Zaczynamy go. 3, 2, 1. Startujemy. Ruszyli po piłkę. Leão już pierwszy. Ale leci. Lautaro. Oj, Gündoğan. Gündoğan to ma? Nie ma, ale jeszcze dobitka. Nie będzie. Na spokojnie. Był dżentelmenem. Frankie de Jong. Czy on będzie strzelał? Jezus, co on robi? Boże, czemu tego nie strzelał? No, strzelał Leão, ale to jest takie do dupy pozycji. Tu tam czeka Leão, ale ty, zostają obrońcy w ogóle. O, Leo leci sam! Czemu stąd? Co za debil. Panowie ewidentnie nie chcą tego załatwić szybko. Ale to tak my też nie chcemy tego filmu szybko załatwić. Lautaro... Oj, tak, w polu karnym nie będzie dobitki. Proszę. Czy to w końcu rozwiąże dobrze się? Jonathan. Jak tak to odzyskał. O, to tam się w tej głowie dzieje. Się zaczyna. Chyba obejrzymy ten mecz w całości, tak mi się wydaje. Ta piłka w ogóle nie wychodzi za pole gry. To jest spotkał się chyba Guardiola z Klopem. O, ale się emocjonujący to jest. Nawet gdybyśmy do tej pierwszej grali, to i tak... No ciężko by było, tak by to... wiem, to jakieś przerzuty. Miałem nadzieję. Ten mecz to te 5 minut na przyspieszeniu leci teraz. Do momentu, aż pierwsza bramka będzie, musi być cały czas przyspieszony po prostu. Nie, wrzutka jest. O proszę. O, Lautaro, jest pierwszy gol. 1-0, ale czekamy na drugą bramkę. Dalej czekamy na drugą bramkę, ale oni są na wygranej pozycji póki co. Kimiś? Czy będzie wyrównanie? Kimś, o jaki mierny strzał. Czemu Dajong nie poszedł na Sweaty? O, ma miejsca. Leão, ma miejsca i słupek. Wolę Lautaro. Jak już strzelam drugą pewnie w ostatnich sekundach, tak zgaduję. O, rzut wolny. Niebieska kartka, co jest? No, tak? Teraz tego nie wykorzystają. O tak! Yes. I tak daje zwycięstwo, pewne zwycięstwo 2-0 i to drużyna Lautaro Martineza wygrywa ten pojedynek i przejmuje kogoś z drużyny Alisona. Frankiego de Jonga z drużyny Alisona. No nie spodziewałem się, że to on ma najlepszą cenę, myślałem, że Leão, no też szczerze. A wchodzi za Rice'a, więc Rice żegna się z turniejem, niestety, a wchodzi za niego de Jong, czyli nominalnie też pomocnik, wymiana 1:1. Szkoda, że nie za Gündogana. No Gündoğan ma krew na rękach ewidentnie. Panie i panowie, lecimy z kolejnym spinem, tuż teraz zagra. Teraz będzie drużyna Griezmana. Chyba będzie to drużyna Griezmana. Okej, a drużyna Griezmana ma lekką lipę, bo oni nie mają bramkarza. To jest jedyna taka drużyna. Ale to nic nie znaczy, nie należy ich skreślać. Kogo zaatakuje? Drużyna Griezmana zaatakuje prawo dół, czyli to jest drużyna, czyli to jest na ich nieszczęście drużyna Mbappé. A drużyna Mbappé jest dosyć mocna, więc zobaczmy, kto wygra pojedynek Griezmann kontra Mbappé. Miejmy nadzieję, że będzie lepsze widowisko niż ostatnio. Ostatnio był... No, był Resident Sleeper, ale teraz Griezmann od razu rozpoczyna. Griezmann! I to jest gol w pierwszych sekundach. Griezmann na prowadzeniu. Mimo tego, że są nie na najlepszej pozycji, to i tak prowadzą. I jeszcze pralka mi chodzi. Boże, co tu się dzieje? Jakie tu są dymy, jakie tu są dymy. Kylian Mbappé musi wziąć sprawę w swoje ręce. Gabriel Magalhães. O Jezus, Gabriel. Para Gabriel. Martinelli. Czy to, że nie mają bramkarza im przeszkodzi? Zobaczmy. Może po tym meczu zdobędą tego bramkarza. Zróbmy tak, że jeśli oni wygrają, dostaną po prostu bramkarza. Powiem tak, jeśli wygrają, to widocznie go nie potrzebują. Musiała oczy dała do Mbappé. To jest piłka do Mbappé. Mbappé! Wow. No, tutaj Xhaka nie dał popisu na bramce. No powiem tak. Nawet gdyby tutaj stał normalny bramkarz, myślę, żeby tego nie obronił. Ale no Xhaka to w ogóle to się rzucił kurwa w 3 światy. No dobra, jest 1-1, jest remis. Zobaczmy, kto zdecydującą bramkę zrobi. Ale tutaj się już coś dzieje, w końcu się coś dzieje, nie jak w tamtym meczu. Czy to mu wystarczy teraz? Mbappé wchodzi w pole karne, nie ma bramki. Co robi Xhaka? Dybala i broń znowu Xhaka. Oj, ale ten Mbappé, no Dybala znowu Xhaka. Jaka to jest ściana. Oj, i Mbappé, czy teraz to strzeli? Mbappé, no musiał to strzelić. Niestety, Xhaka robił co mógł, ale niestety się nie udało. Mbappé przyjmuje teren Griezmana, drużyny Griezmana. A zobaczmy, kto trafia do nich. To było do przewidzenia, no to chyba Dybalę trzeba zmienić. Tym samym Griezmann zostaje w turnieju, ale już pod inną banderą. Dobra, sprawdźmy, kolejnego spina. Któż teraz się zmierzy? Czy będzie jakaś powtórka? Czy ktoś zagra drugi raz? Ale nie, tym razem będzie to Salah albo Vini. Vini, dobra, drużyna Viniego też jest chyba mocna. Kogo ona zaatakuje? Strzałka się kręci i idzie do góry. No to w takim razie drużyna Viniciusa zagra z drużyną Mbappé. Kolejny mecz. Mbappé czy Vinicius? I Vinicius tu pierwszy przyjmuje. Leci od razu. Vinicius strzela. Aj, obok. Dias. O, on jest taki zwinny. On się powinien kiwać właśnie. Jego powinien do tego oddelegować. Dias. Vini Junior. O, strzał i poprzeczka. Boże święty. Ostro się tu zaczyna. Na noże idą. Mbappé, Griezmann! 1-0. Strzela Griezmann, czyli on może być man of the match całego turnieju, bo tak się tutaj wyłania. Man of the match całego turnieju. Ja nie mówię po angielsku, człowieku, tylko po polsku. A Griezmann to zapierdala wszędzie. No Griezmann to box taki jest. Teraz znowu leci. Gabriel! Czemu Gabriel jest na ataku? Nie wiem, ale strzela. Myli mi się ten Gabriel z Mbappé, tak szczerze. Ja rozpoznaję po tym, jak biega jak klos. Griezmann, ole wciepa, to musi być gol Mbappé, broni Martinez. Gol Mbappé? Gol Mbappé. Musiala. Co za debil. I Xhaka. A może raczej Saka. Słownik nie gryzie, jak to mówią. Ty, tu sędziego nie ma w ogóle. Nie, to zabiło już klimat, jak tu nie ma Mefium Ziziego. Courtois, na czas teraz gra. Jak coś, to 40 sekund zostało, no. Nie? Możecie strzelić. O, spalony. Co za półgłówki. Gabriel, czyli lecimy na kolejny spalony. Proszę was. Niech to się stało. No, gdyby to przeszło, to byłby spalony. Już to widziałem. No nie, jeszcze nie. O Boże, to się nie uda. Chociaż teraz Ruben Dias broni to Thibaut. To będzie spalony. Nie? Nie był? A teraz już musi być. To jest koniec. Koniec. Wygrywa drużyna Mbappé. A kogo drużyna Mbappé przyjmuje? Sprawdźmy w takim razie, bo nie wiem, kogo bym dał z tego meczu tak naprawdę. Wszyscy byli tragiczni. O, a nawet nam pokaże. No, ale pokazali tych, a oceny tych drugich. Musimy to sprawdzić ręcznie. Tutaj odpada Musiala, okej. A biorą Rubena Dias. On nic nie zrobił. A Musiala niestety żegna się z tym turniejem. Nie był wystarczająco dobry. Następne losowanie. Sprawdźmy, któż teraz zagra. Czy Mbappé zagra może trzeci raz z rzędu? Chyba nie, chociaż jest szansa. Rodri wraca do gry. I z kim zagra Rodri? Drużyna Rodrigo zmierzy się w takim razie z drużyną, która jest po lewo od nich, a jest to drużyna Haalanda. To jest chyba najmocniejsza drużyna, tak szczerze, na papierze. I kto rozpocznie, to Benzema. Benzema strzela od razu. Oj, to było groźne. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Haaland. Do Haalanda. Van Dijk. Jeszcze Van Dijk, słupek, ale był i tak spalony. Klasycznie. Karim Benzema rozpoczyna z rzutu wolnego. Co? Na co on czeka? Modric podejdzie. I Haaland. I broni to bramkarz. Harry Kane do Rodrigo. Rodri, aż tam kiwa się z Messi. Messi, czy wyłoży? Dał do Van Dijk'a 1-0. Ale oni ładnie grają, dynamicznie, nie marnują czasu w ogóle. Ale to są w sumie same driblasy, ty. Bremer, Benzema, Rodri. Messi. Ale teraz Van Dijk. Van Dijk, Modric. Modric sam na sam. Modric musi to strzelić. Musi i strzelił. I 2-0 wygrywa drużyna Haalanda. Ale kogo w takim razie przejmą? Tutaj Benzema przychodzi. Za Haalanda. O, fatalna ocena. No to El Capitano wypada z tej gry. Nie spodziewałem się, że akurat Haalanda tu zabraknie. Zostaje wyproszony z wyspy Bena White'a. Lecimy. Kolejna drużyna. 8 drużyn do końca. Któż teraz przyatakuje? Będzie to dalej drużyna Van Dijk'a, która przed chwilą grała. Czy może zaatakuje w końcu drużynę Bellingama, która czeka na środku. Będzie to strzał na drużynę Bellingama, więc Van Dijk kontra Bellingham. Ależ Messi wyruszył, Messi. Czy od razu strzeli? Messi, Ankara Messi. Oj, dał do Van Dijk'a, ale to się nie udało. Teraz Modric do Benzemy. Wcześniej w tamtym meczu Benzema podał do Modricia, myślał, że jest jego kolegą. Teraz jego marzenie stało się faktem, bo są razem w drużynie. Poczekał na kolegów. Oj, przejęcie Lewandowskiego. Lewandowski! Broni menu. Lewandowski, podanie do Wirtza z rożnego. Wirtz, co z tym zrobi? Ale tam poleciał na dupie Van Dijk. Wirtz! Ależ to zrobił, osrał Van Dijk'a i strzela na 1-0. Coś pięknego, to było coś pięknego. No i to oni prowadzą. Czy odpowie drużyna Van Dijk'a? Może Benzema luźno strzeli, no to nie był, na pewno luźnej ręki nie miał Sommer, bo to obronił. No nie. Sztywna łapa, ze sztywnego gita. Ale wrzutka, ale to Messi. Może mieć potencjał Messi! 1-1, co to było za rozwiązanie rzutu rożnego? What the fucking shit? I mamy wyrównanie. I kto zdobędzie zwycięską bramkę? Chyba nie było spalonego. Messi biega w pole karne. Messi nie ma bramki, ale Benzema jeszcze. Sommer plecami się obrócił. O, napiera drużyna Van Dijk'a. Napierdala aż, bym powiedział. I Messi nie ma bramki, nie przeciął tego Benzema. A teraz Benzema w polu karnym. No musi być, no to jest gol Benzemy. Drużyna Van Dijk'a zostaje w grze, ale kto z niej zostanie usunięty, a kto w niej będzie nowym transferem? No Van Dijk we własnej osobie, nowy kapitan znika, a kto go zastąpi? Sprawdźmy. Lewandowski albo Wirtz. Chyba Wirtz, no. Bramkę strzelił, to ważniejsze niż asysta, bym powiedział. No ale Polak. No dobra. No to teraz to będzie drużyna Lewandowskiego. 7 zespołów do końca, któż teraz zaatakuje? No może w końcu ktoś nowy, oj, będzie ktoś nowy. Nowa drużyna wchodzi do gry i będzie to drużyna Donnarumy. Donnaruma zaatakuje. W takim razie sprawdźmy kogo. Mnie raczej nie, ale zobaczmy kogo Donnaruma. W prawo górę. Donnaruma zaatakuje Lautaro Martineza, więc to z nim się zmierzy. I lecą chłopaki. O, zderzenie. Pierwsze zderzenie było. Oj, dobra. Pedri. Pedrić, da do Ronaldo. Ronaldo i boczna siata. Było blisko. Oj, dał do Ding-Donga. Co to jest za strzał? Czy on wie, że nie ma najlepszych strzałów z daleka? Myślę, że trzeba go w tym uświadomić. Myślę, że po tej akcji już się sam uświadomił. O, jest do Pedriego. Pedri jest 1-0. Prowadzi drużyna Donnarumy. Są na pole position do przejęcia pola Lautaro Martinez. Ale teraz Theo ma szansę, dał do Bernardo Silva, no jest gol! Szybko to załatwili, to drużyna Donnarumy przejmuje drużynę Lautaro Martineza. Tutaj wypada Ronaldo. To za niego wchodzi. Lautaro Martinez. Czyli Lautaro jeszcze jest w grze. Leci kolejny spin w takim razie. Któż teraz będzie? Któż wchodzi do gry? Może też ktoś nowy, ale chyba nie, bo będzie to chyba znów Mbappé. Tak, jest to znowu Kylian Mbappé. A kogo zaatakuje Kylian Mbappé? Kylian Mbappé zmierza w kierunku lewo-góra, a to jest teren Roberta Lewandowskiego, więc tutaj starcie gigantów. Robert Lewandowski kontra Kylian Mbappé. Kto wyjdzie z tego zwycięsko? I przy okazji to jest walka o wielkie tereny. O Jezus, ten pies, no nie. Prój dupa. Kto wie, o co chodzi, zostaje łapkę w górę i pisze w komentarzu, że jest prawdziwym widzem. Mbappé kontra Lewandowski. Mbappé już to mocno przyjmuje. Mbappé, Mbappé! Obok bramki. Kiedyś im wyjdzie ten strzał z kick-offa. Messi, Messi. O, tam ma miejsca do Lewandowskiego, dawaj! Lewandowski broni Thibaut Courtois. Antoine Griezmann. Griezmann, aj. To nie było faulu? Nie było faulu. O człowieku, o, czy to nie było spalonego? Nie było. Messi 1-0. Drużyna Lewandowskiego na prowadzeniu. Ale mu to przeszkadza. No. Messi wyrzucić dzisiaj. O, dobra, Messi, Lewandowski, no a Griezmann sobie nie dał siatki założyć. I Gabriel, czy da dobrą piłkę? Dał! Mbappé leci sam na sam. Mbappé, Mbappé, czy strzeli? Mbappé, słupek. Jest, Ruben Dias, czy da do Mbappé? Da do Mbappé, gol. Jest gol! Kylian Mbappé bierze sprawę w swoje ręce, jest 1-1. Trzeba się robić interesująco. Zacieramy rączki, bo tu się zaczyna robić ciekawie. To przejmie największy teren jak dotąd na wyspie Benjamina Białego. O, czyściutko. O, wyglądało podejrzanie. Bo jeszcze w mordę mu dał. Boże, co tu się dzieje? Na luzie, wszystko dozwolone. O, Jezus, man. O, oni się nienawidzą. Lewandowski z Griezmannem ewidentnie mają kosę w tym meczu. Modric, oj, Benzema ma tu miejsca. Benzema, czy on to strzeli? Gol! Benzema strzela. Lewandowski, jego drużyna dalej w grze. A kto do nich trafi? Wylatuje Modric, a za niego, no myślę, że wejdzie tu Mbappé. Griezmann! Nie, Griezmann nic nie zrobił, a jednak ma 7-0. To on przechodzi do drużyny Lewandowskiego. Ostatnie 5 drużyn, jakie tutaj mamy na kole. Sprawdźmy, kto teraz. Czy będzie w końcu debiutant? Oj, będzie debiutant, bo będzie to Ødegaard albo Kevin de Bruyne, a będzie to drużyna Martina Ødegaarda. Kościół, źle powiedziałeś, mówi się Kevina de Bruyne. A, sorry. Kevina de Bruyne i Ødegaarda. A drużyna Ødegaarda zmierza w kierunku... A będzie to drużyna Kevina de Bruyne, więc dwóch debiutantów się ze sobą zmierzy. Same te tuzy z tych lig australijskich mieliśmy. Prój dupy australijskie. To z nich wyjdzie zwycięsko. Za 3-2-1 się z tego przekonamy. I od razu Son rusza. Heung-min Son i nad bramką. Aj, było blisko, było blisko. Zobaczmy, no ja nie wiem jeszcze, jak oni grają, więc nie wiemy, czego się po nich spodziewać. Czy nudnej rozgrywki, czy jednak dużego ataku. Heung-min Son, o, czy to nie był spalony? Nie był chyba... Phil Foden strzela na 1-0 i drużyna Kevina de Bruyne może się cieszyć z bramki strzelonej. Czy odpowiedzą? Osimhen, on się na imperializmach zna, ale czy to pokaże? Póki co Rodrigo. Aj, Osimhen podanie! Broni. O, Osimhen to odzyskał, ale mają szansę 3-1, jak no to zepsuł. I Bastoni, on ten, który psuje każdą okazję. I Foden, broni Ederson. Będzie teraz Bastoni znowu. Bastoni i Phil Foden 2-0. Bastoni zalicza asystę przy przejęciu terenu Martina Ødegaarda. Ich już nie ma w grze, ale może Martin się utrzyma, przechodząc do przeciwnika. Sprawdźmy to. Przejdzie Osimhen, ale za kogo? Bastoni. No, kto by się spodziewał? Osimhen dalej w grze, a Bastoni jednak z tej gry wylatuje. Ale sobie fajnie śpi. Kolejny traf, jaki tutaj będzie. 4 zespoły zostały do końca, a kto będzie jednym z ostatnich tutaj pojedynków? Będzie to Donnarumma. Sprawdźmy, gdzie idziemy od zespołu Donnarumy. Sprawdzamy, a od Donnarumy idziemy w kierunku lewo-góra, czy jest taki? Jest taki kierunek, bo od Donnarumy idziemy w takim razie na drużynę Kevina de Bruyne. Między tymi dwiema scenami, które trawiliście, jest parę dni przerwy. Dobre pół tygodnia co najmniej. Napięty harmonogram, ja też starałem się ogarnąć trochę lagi na kamerce, także Także zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało w tym momencie. No i co, idziemy do następnego meczu. A jeszcze na moim ekranie teraz możecie zobaczyć, nie wiem jak go widać, ale specjalnego gościa, który jest easter eggiem w dzisiejszym odcinku. I z racji na to, że wy ten film widzicie w sobotę, no bo taki mamy grafik, 8 października urodziny obchodzi legenda, ikona, ostoja obrony Arsenalu. Jedyny w swoim rodzaju, warto dodać. Taki człowiek na całym świecie. Zwany również człowiekiem, który nie interesuje się piłką nożną, Ben White. On obchodzi urodziny. Dla nas jutro, dla was parę dni temu, ale myślę, że nie obrazi się, jeśli wypuścimy to w internet z parodiową obsuwą. Ben, życzymy ci wszystkiego najlepszego, a może raczej Benjamin, bo tak jest zapisany w FIFA, więc zwracajmy się do niego pełnym imieniem. I teraz wszyscy w komentarzach śpiewajcie razem z nami. 100 lat, niech żyje nam. A kto? Ben White. Brawo na niego. To szybki disclaimer przed meczami finałowymi. Dokładnie. Teraz wracamy do imperializmu. Ruszyli. Theo Hernandez, ale przejął piłkę. Theo Hernandez. Oj. Lautaro wcześniej świadczył chyba o sile tej drużyny. Z tego co pamiętam. A może mi się źle pamiętam i może po prostu był taki chujowy, że mi zapadł w pamięci. Nie wiem, nie pamiętam już. KDB. Czy będzie wrzucał? Wrzuca do Osimhena i to jest gol na 1-0. Wystarczyło trochę ponarzekać i strzelają bramkę na 1-0. Mają przewagę. Jeśli strzelą drugą, to wygrywają i przyjmują najlepszego zawodnika z drużyny Donnarumy. Wiktor Osimhen. On się zna na imperializmach jak nikt. Ale to jest ten, to jest jeden One Imperialism Wonder, bo on tylko w Afryce grał dobrze. Może on gra tylko na pierwszym imperializmie z danej FIFA dobrze. Zobaczmy. No dobra, zobaczmy. Osi, o Jezu. O, ale Foden! No, ale... Przeszło to i Foden i wygrywają 2-0. Tutaj drużyna Donnarumy nawet się nie postawiła. Ledwo jeden strzał Lautaro Martineza nad bramką. Przegrywają to i tracą swojego najlepszego piłkarza. Oni tracą tutaj Sona, okej. A za niego wchodzi Theo Hernandeza. Te oceny to niezaszołowe. Tutaj nie było z czego za bardzo wybierać. Theo dalej w grze, a Sona niestety już nie zobaczymy. Ostatnie 3 zespoły, jakie mamy tutaj na kole. Kto będzie grał w półfinale? Już przed wielkim finałem i będzie to raczej znowu Kevin de Bruyne i jego drużyna, więc zobaczmy, czy się utrzymają, a gdzie pójdą, kogo zaatakują, Lewandowski czy jednak Mohamed Salah. Drużyna de Bruyne teraz jest wzmocniona. Ale czy to im coś da? Zobaczmy, w którym kierunku polecą. Polecą na Roberta Lewandowskiego, czyli ten, który ma największy teren jak dotąd. No zobaczmy, jak to się potoczy w takim razie. Przedostatnie spotkanie, jakie tutaj mamy. O! I od razu przyjmuje drużyna Lewandowskiego. Messi obok bramki. Co tu się od środka stało? Te chłopaki tak zmieniają kluby, że już im się po prostu jeje w głowę. Ale Theo, no, na dobrą bramkę strzelał, ale niestety nie trafił. Maciek Manian. O, ależ rozwiązanie tego rzutu wolnego. Piękne to było. Naprawdę, majstersztyk. O, Theo leci. O. Theo do Osimhena. No, Theo tak kieruje. Osimhen. Ale podanie, Jezus, De Bruyne, co on zrobił? Kevin Griezmann. Do Benzema, o, ale odbiór. I czy pójdzie z tym? Pójdzie. Ale Theo. Idzie sam na sam, ale schodzi za bardzo skrzydła chyba Theo, ale flak, co to było? Ale Theo tutaj głodny gry jest ewidentnie. Phil Foden do Osimhena, Osimhen nie zrobi tego, ale teraz się obrócił Osimhen. Ale zrobił. Jest gol, pięknie, Wiktor Osimhen. Tak jak w tamtym meczu, tak i w tym rozpoczyna strzelanie i czy to dowiozą? Oni mogą przejąć największy teren i zmierzyć się z drużyną Salaha, która nie grała cały turniej i zmierzy się w ostatnim meczu, czyli w finale. Jak to bywa w naszych imperializmach? A teraz Wiktor Osimhen jak leci. Co to znowu za strzał? Oni chyba nie chcą tego wygrać. A Patra Messi co robi? Ale to jest poprzeczka. Griezmann nowe Mercuriale, ale jebią. Osimhen i De Bruyne. Oj, to może być, to jest niebieska kartka nawet. Czy mimo grania w trzech odpowiedzą? Czy przetrzymają to 40 parę sekund jeszcze? Żeby wrócił kolega, może strzelą bramkę Lewandowski broni, tam no, Hernandez polował na więzadła. Tak, bez sensu. Konterka. Czy oddał, no to musi być gol. Oddał Osimhen. Co on robił? Osimhen? O, już to prawie zrobił, ale strzał wprost w Maniana. No zrobił Manianę. O, Foder, jak zwykle, chciał się pochamić, jak to każdy na raszu, ale dał do Osimhena. Osimhen i broni to Manian. No, Manian mordą obronił. Niemożliwy jest. Phil Foden, to chyba był spalony, a nie, jednak nie było. Ale Jezus, sam do siebie podał. Co tu się dzieje? Co oni robią? Co za debile? A co się dzieje? Wrzucenie na Maniana na konia. Czy to się uda? Lewandowskiemu. No, grają tutaj na granicy, bym powiedział. Osimhen! No do Osimhena! Osimhen obok bramki. No myślę, że jakby tutaj ta drużyna wygrała De Bruyne, to albo De Bruyne, albo Foden odpadną, bo oni mają najgorsze zagrania. Zdecydowanie Osimhen i Theo to są najpewniejsze punkty. O, co to jest za... Co tu się dzieje? Co tu się stało? O, Foden. Foden chce popracować na zwycięstwo swojej drużyny. Foden! O Jezus, co to jest? Oj, Manian. Ale Manian to odpuścił. Leci z tym Osimhen. Osimhen. Postawić go, ale wycięcie przez Lewandowskiego, niebieska kartka, no już raczej tego nie wyrównają. Raczej to drużyna De Bruyne dowiezie do końca. 2 sekundy, no to już jest przegrana. Niestety, oni nie wiedzieli, że muszą gonić wynik chyba. Pamiętaj, drużyna Lewandowskiego chyba najgorszy performance póki co. Strasznie lipny i tracą swój największy teren. Drużyna De Bruyne go zyskuje, ale czy to będzie dalej drużyna De Bruyne? To no tutaj był najgorszy, kto był najlepszy. No tu ewidentnie Osimhen, a najgorszy był Foden, więc Foden odpadnie, a kto wejdzie za niego? Za niego wchodzi Benzema. Karim Benzema dalej jest w grze, więc jego ujrzymy w drużynie De Bruyne, i która zmierzy się w finale z drużyną Salaha. Ja nie jestem gotowy na to, co się wydarzy. No, a zobaczmy, co się wydarzy. Czarny koń, drużyna Salaha, która nie gra nic, a czy pokaże wielkie umiejętności? Póki co ruszyli na piłkę ostro, ale De Bruyne to przeciął. Zobaczmy, no, De Bruyne wyeliminował, znaczy jego drużyna wyeliminowała tak naprawdę najlepszą drużynę, jaka była wcześniej w tym turnieju, więc są w dobrej pozycji. No i gra tutaj Dani Carvajal i jego więzadło świętej pamięci, można tak powiedzieć. Jeszcze związane, że tak powiem. Dani Carvajal. Czy będzie rzucał na Salaha? Oj, będzie rzucał. I Salah strzela bramkę! 1-0. Są na lepszej pozycji, żeby wygrać cały imperializm. Co się dzieje? Czarne konie. Mohamed Salah oczywiście polizał ziemię, jak to on zwyczaju ma po każdej swojej bramce. Ja widziałem, że tam przed meczem De Bruyne naharał. Ja widziałem, że De Bruyne miał kolegę od high performance'u, który pomógł mu trochę się nasmarować, ale czy to coś da? Nie zabroniliśmy tu piłkarzom grać na bombie. O Carvajal to chyba nie chciał być jedyny z rozwalonymi więzadłami. No, a ta wrzutka no nie udała się. Ty jakie Salah odblokowania jest tutaj w tej drużynie chyba. Ale bramkę strzelił, a teraz McAllister. Carvajal. McAllister do Carvajala. Carvajal obok bramki, Jezus. Ale oni są najbardziej wypoczęci, oni tutaj pierwszy mecz grają dopiero. Ale nie mają też doświadczenia, a teraz Benzema, wszystkich okiwał, Benzema obronił to oblak. Ale wszystkich minął. O, zostały Osimhena. O nie. I Salah. Salah z prawej nogi i jest bramka, jest 2-0 i to drużyna Salaha wygrywa wszystko. Weszli na gotowe i to ugotowali i strzelili bramkę, strzeli 2 bramki. Salah poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa pewnego w tym imperializmie. Salah strzelił z główki i z gorszej nogi. No można powiedzieć, że Salah man of the match, no i też w sumie nagroda turnieju jakby taka mała, mogłaby mu się należeć, ale zagrał jeden mecz, trochę wstyd mu to dać. Myślę, że powinien dostać... Może Karim Benzema, on wędrował drużyny do drużyny, znalazł się w tym finale. Żeby potwierdzić swoje słowa z wcześniej, niech to będzie Osimhen. Może, no nie wiem. Wy wybierzcie, kto był zawodnikiem całego turnieju. Ta kwestia należy do was.